paczka od samego, no można by już śmiało rzec, najwyższego. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale i dziś, no, pewnie po pierwsze jesteście zaskoczeni, że w ogóle odcinek, wszak miałem nadawać co niedzielę. No nie, 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 kochanieńcy, to nie jest tak, co niedzielę macie pewność, że ja będę nadawał. Niemniej, jeśli znajdę chwilkę czasu, to będę dodawał materiały dodatkowe, tak jak i dziś. A dziś nie byle jaka niespodzianka, ponieważ paczka od samego, no można by już śmiało rzec, najwyższego LEGO polskiego YouTube'a i to specjalnie dla WTF Kloc. Jak widzicie, jestem bardzo ciekaw, co on tam wysłał. Oprócz tego również dokonałem kilku zakupów, ponieważ, no ja nie wiem, kiedy to wszystko w ogóle zrecenzuję, już mam dużo zestawów i tak dalej, spytacie mnie, LEGO, zawsze fajnie, kiedy zaczniesz to recenzować. Oczywiście po tym, jak skończymy z serialem, co nie znaczy, że w międzyczasie nie będziemy sobie rzucali odcineczków, bowiem tutaj już, jak widzicie, Space Teams tutaj nam się trafiło, 3 aż w jednym, to wygląda tak. I dodatkowo, co bardzo ciekawe, co ja bardzo ciekawił, patrzcie, taka seria takiej dziwnej firmy, które się będę doczytywał lupą, pod tytułem wszystko mi tu leci, pod tytułem Monsters, tak? I co ciekawe, z tych trzech Monstersów złoży nam się jeden taki duży. Brakuje mi jeszcze dwóch, bo nie było. Niemniej, jak widzicie, to już jest pierwsza różnica, dlaczego ten kanał jest fajniejszy od tamtego, bo tu tak naprawdę możemy się bawić powtórki. Od tamtego mam na myśli LEGO Zaura, gdzie co do zasady unikaliśmy tych powtórek i tak dalej. Recenzowaliśmy firmę, nie zestawy. Tu nie boimy się powtórek, ba! Nie boję się kupić jeszcze te dwa i złożyć tego dużego Dinusia. No i żeby było jeszcze ciekawiej, z tej samej firmy, jak widzicie, czwarty z tej samej firmy, myślę, że to wam powinno dać do zrozumienia, że prawda, ten kanał jaki będzie fajny. Mamy tutaj, patrzcie, przede wszystkim dinozaurusia, prawie jak Jurassic World, tak? Takie dino jest ciekawe, ich też jest kilka i zbadałem się takiego bota. Niemniej, to oczywiście idzie do koszyczka na poczekaniu. My tym będziemy zajmować się gdzieś tam w przyszłości, kiedyś, ale to ohohoho. Dziś najważniejszy temat, paczka, tak jak mówię, od wręcz najwyższego LEGO polskiego YouTube'a. Tutaj oczywiście jego dane. Zrobił to ciut niesprytnie, bo tu otwierać, a tu są dane, Maćku. No jak ja mam to otworzyć sprytnie? Dobra, zróbmy to tak, że załóżmy, że nie widać tych danych. Tu przytniemy troszkę. Otwieramy, ponieważ jest jasna wskazówka, że tu otwierać. Maciek napisał mi osobiście, że mogę przeczytać list. Sam jestem kosmicznie ciekaw, co znajdziemy w środku, ponieważ, no, nie oszukujmy się, Maciek, myślę, podróbek nie kupuje, więc nie wysyłam jakichś używek. Chociaż wiecie, wy dotychczas pewnie też myślicie, że nie kupowałem. A ostatnio wyszło, że no w dzieciństwie było moim jak było, było różnie, tak? A jest trochę przypał, jak wiecie, po serialu. Jestem bardzo więc ciekaw, co on mi tu wysłał, szczególnie, że jest to dedykowane dla tego właśnie kanału. Jak ładnie zapakował folikę, żeby się nie uszkodziło. Kto by myślał, że ktoś dba tak o jakość na tym kanale. Dobra. Cześć, WTF Kloc, to już nie jesteśmy na Legozaur. Myśli sobie pewnie, Maciek i Klockowski to fajny gość, wysłał mi paczkę podróbek. Ale z mojej strony to wyrachowane zagranie. Im dalej jesteś od Lego, tym Maciek staje się większym monopolistą i wszyscy będą przychodzili do mnie szukać recenzji i materiałów na temat klocków duńskiego producenta. Tak to sobie wymyśliłem. No, może i tak być, Maćku. W paczce znajdziesz kilka rozczłonkowanych dinozaurów w kolorach, które mi się nie podobają, miłej zabawy. O, oglądałem ten film u ciebie. Jest też. Faktycznie są. Ale tu jestem trochę w szoku, bo te dinozaury były naprawdę drogie, nie? Ja pamiętam, ty coś mówiłeś, że 100 zł. Nie pamiętam, są wszystkie, które u ciebie były. Niemniej, no, powiem ci, to jest dobry prezent. Serio, takiego mi nawet na Legozaurze nigdy nie dałeś. Drugiego i fajnego, ej. Dobra, nie żartuję, nie mówię tego, bo już mi innych klocków nie wyślesz. Nie, no oczywiście był to żart, bo wiadomo, te paczki wysyłasz mi co roku, za co ci bardzo dziękuję, one są mega wartościowe. Garść elementów z mundialowego kobi do budowy scenek do twoich seriali, wyciągnąłem sobie tylko kilka pojedynczych nadruków. Sorry, trudno. I jest kakao. Ale gdzie instrukcja? Nie, no wiadomo, nie wszystkie nadruki zabrałeś, jednak przede wszystkim nie łączy nas widać piłka, bo to mi zostawiłeś. Fajnie, bo ja ten set właśnie polowałem po mundialu, bo on jest mi skrajnie potrzebny do fabuły serialu, a ty mi go wysłałeś.
No, muszę tylko namierzyć, jeżeli to jest set, o którym myślę, ale myślę, że to jest set, o którym myślę. Muszę wiadomo, o jaka flaga piękna, muszę tylko, wiadomo, dorwać do niego instrukcję. Zasadka z pingwinami z Madagaskaru od Kobi, którą sam kiedyś dostałem, przekazuję dobroć dalej, ty na pewno docenisz ten secik. Tak jest, WTF Close na pewno, tak jest. Wspomniana paczuszka od Kobi, Kobi takie nam poczyniło pingwiny, nie powiem, fajnie. Bo one gdzieś tam tematycznie będą fajnie sprawiały się, te mózgi z Madagaskaru, można by rzec, niesamowicie pewnie przydadzą się w mieście, więc recenzja oczywiście idzie na kolejeczkę recenzji. Jest twoje ulubione kakao, ostatnio wypiłeś i ci się nie stało, dziwne, a widzisz, twardy żołądek mam zaprawiony w bojach, ale teraz zadbałem o odpowiednie proporcje tajemniczej substancji, no cóż, trzeba będzie znów pić kakałko. Pozdrawiam i kibicuję nowym kanałom, żeby tylko nie zabrały ci całego czasu wolnego, he he he. No wyczuwam tu dużą dozę ironii w tym he he he, 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 he. Pewnie tak się śmiał, jak to pisał Maciej z kanału Maciej Klocki i mamy nawet autograf, więc no super. Maćku, powiem inaczej, ja się trochę o tą swoją karierę legową nie boję, aczkolwiek gdzieś tam oczywiście w tyle mojej głowy jest, że może i tak być, że moje skupienie idąc w stronę WTF-a czy w stronę gier tutaj jakby straci na czujności, finansowości i na właściwie wszystkim. No, twoje życzenia oczywiście tutaj pewnie tylko to wspomogą, niemniej, no dziękuję ci bardzo.